Pomoc dla karetki pogotowia. Karetka pogotowia dlatego nazywa się pogotowie, że wywołują ją, gdy komuś bardzo jest źle. I ona zawsze jest gotowa na wezwanie. Często czas liczy się w minutach. I wtedy karetka jedzie na czerwone światło, jeśli to nie grozi wypadkiem. A inne maszyny muszą ustąpić jej drogę. W takich sytuacjach karetka powinna włączyć światła i dźwięk syreny. Ci, którzy udzielają pomocy innym, też czasem potrzebują pomocy. Kto pomoże karetce? Oczywiście, że Bibi. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Ale prędkość! Co się stało? Jeśli się zatrzymasz, będzie mi łatwiej ci pomóc. I karetka opowiedziała Bibi, jak w drodze na wezwanie u niej wyłączył się alarm i syrena. Z trudem przebierając się przez szeregi samochodów, przyjechała na wezwanie na czas. Ale z uszkodzonym migaczem nie będzie mogła jeździć na wezwanie alarmowe. Tak, zgadzam się. To bardzo niedobrze, że nie możesz pomóc temu, kto na ciebie liczy. Zaraz podłączymy komputer i zobaczymy, co z twoim migaczem. Tak, wszystko jest jasne. Migacz ma uszkodzoną elektronikę. Z tego powodu nie działa, a syrena nie wyje. Trzeba go wymienić, to jak najszybciej. Czeka cię pilna praca. Teraz musimy wybrać nowy migacz. Lub, poprawniej mówiąc, nowe migacze. Bardzo jasno świeci, prawda? Tak, ale nie chcemy przecież oślepić wszystkich wokół. Nie nadaje się. A ten migacz? On też ma kolor niebieski. Tak, ale nie pasuje do budowy karetki. Nie da rady go przymocować. No a ten? Niby powinien pasować. Uhu! Tak, to jest to, czego potrzebujemy. Wstawmy go na miejsce. Teraz możemy zgłosić dyspozytorowi, że jesteś gotowa do pracy. Odbiór! Czy mnie słyszycie? Odbiór! Wygląda na to, że radio też jest zepsute. Karetka bez komunikacji nie jest w stanie przyjąć wezwanie od dyspozytora i skontaktować się ze szpitalem, aby poinformować, że wiozą pacjenta. Wstawimy ci radiostację nowego modelu. Będzie działać lepiej od starej. Musimy tylko dobrze wybrać. To wspaniałe urządzenie. Niezawodne i trwałe. A kabel telefoniczny będziemy ciągnąć poza samochodem i ciągle wplątywać w koła. Nie, dziękuję. Może ten przyrząd się nadaje. Dla niego przewody nie są potrzebne. Łapie sygnał na duże odległości. Nie, nie możemy tylko odbierać informacji. Musimy też na nie odpowiadać. Ten się nie nadaje. Może być ten? Hurra! W końcu to, czego potrzebujesz. Gotowe. Kontrola. Odbiór. Jak mnie słyszysz? Słyszymy dobrze. Odbiór. Karetka jest gotowa jechać na wezwanie. Świetnie. Bardzo dziękuję, Bibi. Powtórz. Wielkie dzięki. Gotowy, by pomagać. Dzięki szybkim i umiejętnym działaniom Bibi, karetka znowu może udzielać pilnej pomocy medycznej tym, którzy jej potrzebują.
i jeszcze zrozumiała, jak ważne jest i fajnie, gdy ci są gotowi przyjść na ratunek. A Bibi właśnie zawsze jest gotowej do pomocy. Dziękuję ci, Bibi! Jak Bibi pomógł minibusowi zebrać się na Halloween. Co to jest? Czy to stroje do zbliżającego się święta Halloween? Ty też powinieneś się przebrać. Ale tutaj ci nic nie pasuje. Lepiej jedź do warsztatu Bibi. On pomoże ci przygotować się do święta. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Dziś Bibi szybko poradził sobie ze swoimi zamówieniami i postanowił udekorować swój warsztat na święto. Spójrz, jakie piękne łańcuszki wybrał. Cześć! Co ci się zepsuło? I minibus opowiedział Bibi, jak został zaproszony na imprezę. Wow! Jak chciał się przygotować do niej, ale nie znalazł stroju, który by mu pasował. Zdarza się! Nie martw się! Dobrze zrobiłeś, że przyjechałeś do mnie. W zwykłym sklepie nie znajdziesz odpowiedniego stroju. Szybciej zaczniemy, żebyś zdążył poświętować. Najpierw ozdobimy koła. Dlatego przymocujemy eleganckie felgi. Jakie będą nam pasować? Może spróbujmy ten? Nie, ten nie pasuje. Jest trójkątny, jak kawałek pizzy. Wtedy ten. Ten też nie pasuje. Ma kształt kwadratu, jak u okna. A co na to powiesz? Świetnie! Jest okrągły, właśnie jak koła. Super! Teraz ozdobimy hak holowniczy. Zazwyczaj z jego pomocą przymocowywana jest przyczepa. Ale na imprezie się nie przyda. Dlatego można założyć na niego zabawkę. Spróbujmy to dopasować. Nie, to choinka. Teraz nie mamy zimy. A czy to może być? Nie, mamy jesień. Kwiatek byłby dobry na wiosnę. Wtedy to. To jest właśnie to, czego potrzebujesz. Doskonale nadaje się na Halloween. Piękny strój na święta. Ale dodajmy jeszcze trochę szczegółów. Teraz wszystko jest gotowe. Wspaniała praca! Myślę, że ten strój idealnie nadaje się na imprezę. Baw się świetnie! Po, po! Impreza odbyła się bardzo fajnie. Minibus cieszył się powszechnym zainteresowaniem, ponieważ był najbardziej strojnym. Dziękuję, Bibi! Czeladnik. Dziś na odwiedziny do naszego ukochanego mistrza przyjechał jego bratanek. Dziecku bardzo się podoba w warsztacie. Z przyjemnością patrzy, jak jego wujek pracuje. Stara się pomagać mu we wszystkim. Proszę śrubokręt. Trzymaj. A teraz klucz nastawny. Hop. Szczypce. Hop. Już niosę. Wow. Tak, dziś wydaje się, że Bibi naprawdę będzie potrzebował czeladnika. Uhu. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku. Wszystko jest w porządku.
Dziś w warsztacie bardzo pracowity dzień. Więc Bibi poprosił swojego bratanka o wykonanie części zadań. Wydaje się, że tutaj jest potrzebne lakierowanie. Teraz razem wszystko zrobimy. To jest karetka pogotowia. Jest ona przeznaczona do tego, aby wyjeżdżać do ludzi, którzy potrzebują pilnej pomocy medycznej. Najczęściej te samochody są koloru białego z czerwonymi napisami. Jaki kolor jest potrzebny, żeby zamalować te zadrapania? Dzieci, czy wiecie? Może być ten? Nie, to kolor niebieski. On nam nie pasuje. To może być ten. Ten też nie jest idealny. Wtedy prawdopodobnie ten. Tak, potrzebujemy biały kolor. A ten kolor jest do czego? Jest to kolor czerwony. Pomalujemy nim małe zarysowania na bocznym pasku. O, teraz jesteś jak nowy. Powodzenia w pracy. O, wow! To jest radiowóz. On pomaga utrzymać wszystko pod kontrolą, zarówno na drogach, jak i w mieście. I on ma stłuczone światło błyskowe. Musimy go zmienić, co nie? Weźmy ten. Nie, ten jest czerwony. U naszego radiowozu jest cały. Nam potrzebny jest niebieski. A, ten. Oczywiście. To jest niebieski. Gotowe. A co to jest za samochód? Jest duży i ze schodami. Ma migające sygnały. Jest bardzo podobny do wozu strażackiego. Ale dlaczego jest czarny? To sadza od pożaru, który gasił ten samochód. No oczywiście. Pan przyjechał z pożaru. Dlatego jesteś taki czarny. W porządku. Zaraz pana umyjemy. Tak lepiej. Teraz znów jesteś czerwonym wozem strażackim. Uff, co za dzień. Jestem trochę zmęczony, ale dowiedziałem się wiele nowego. Dziś był dzień pełen kłopotów. Jak dobrze, że u Bibi był taki świetny pomocnik. Wszystkie auta bardzo go chwalili, bo rzeczywiście świetnie poradził sobie ze swoją pracą. Dobra robota. A teraz trzeba tu posprzątać. Tak. Cześć, przyjacielu. Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko. Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!